Mamy do rozwiązania układ równań liniowych. Widzimy, że mamy tutaj cztery niewiadome: x1, x2, x3 i x4. Ale mamy tylko trzy równania na te niewiadome. Więc wiemy już, że jeżeli ten układ równań ma rozwiązania, jeżeli nie jest sprzeczny, no to ma tych rozwiązań nieskończenie wiele, dlatego że trzy równania na pewno nie wystarczą do tego, żeby wyznaczyć wartości czterech zmiennych jednoznacznie. Więc zawsze zostanie jakaś dowolność, jakaś niejednoznaczność. Z drugiej strony. Niedowolny układ tych liczb X1, X2, X3, X4 jest rozwiązaniem tego równania. To znaczy te równania nakładają pewne ograniczenia na to, jak wygląda ten zbiór rozwiązań. No i wiemy, że w przypadku równań liniowych, to te zbiory rozwiązań no to są proste, płaszczyzny, czy te, na przykład trójwymiarowe podprzestrzenie przestrzeni czterowymiarowej, no bo tutaj mamy cztery niewiadome, czyli jesteśmy w przestrzeni R4. No i musimy teraz znaleźć. Nie, wiadomo, nie wiemy na razie, czy to będzie prosta, czy płaszczyzna, czy pod przestrzeń trójwymiarowa, w tej czterowymiarowej przestrzeni, która będzie reprezentowała zbiór rozwiązań tego układu równań. No i tutaj znamy już metodę z poprzednich filmów, metodę eliminacji. No i tutaj chcę pokazać inną metodę rozwiązania układu równań. No i tutaj sobie zrobimy to z użyciem macierzy. Zacznę od napisania macierzy współczynników tego układu równań. Po prostu przepiszę współczynniki, które są przy poszczególnych zmiennych. W oddzielnych kolumnach, a w wierszach będą współczynniki, które będą odpowiadały różnym równaniom. Czyli na przykład tutaj mamy tak: x1, no to współczynnik tutaj jest 1 przy x1, później przy x2 mamy współczynnik 2, przy x3 mamy 1, przy x4 mamy 1. Drugie równanie to ma takie współczynniki minus 1, minus 2, minus 2 i znowu 1. Trzecie równanie ma współczynniki 2, 4, przy x3 jest 0, bo x3 tutaj nie występuje, a przy x4 mamy 6. No i to jest macierz współczynników, która odpowiada lewej stronie tego równania. No ale mamy jeszcze tutaj tą prawą stronę wartości, te po prawej stronie. to, to tutaj sobie napiszemy coś, co się nazywa macierzą rozszerzoną układu równań. Tutaj sobie dopiszemy jeszcze te współczynniki, które są po prawej stronie. Czyli tutaj będzie 7, minus 12 i 4. No i to jest taki sposób wygodny zapisu układu równań, dlatego że to, co jest istotne, no to są te współczynniki przy tych zmiennych i to, co stoi po prawej, po prawej stronie. Nie musimy przepisywać tych zmiennych tutaj. Po prostu to, w którym miejscu dany współczynnik stoi, już mówi nam, któremu równaniu odpowiada i której zmiennej. No i teraz możemy na, na takiej macierzy rozszerzonej, to jest macierz rozszerzona układu równań. Tutaj tą kreskę napisałem, żeby odznaczyć, że. To, co tutaj jest, to są te prawe strony. 7 minus 12, 4. Możemy na tej macierzy wykonać takie operacje, jak wykonujemy na równaniach. No wiemy, że możemy równania na przykład pomnożyć przez liczbę, pomnożyć obie strony równania przez liczbę. Możemy równania do siebie dodawać stronami, możemy równania od siebie odejmować stronami, uprzednio pomnożywszy je przez jakieś, przez jakieś liczby. Możemy równania zamieniać miejscami i tak dalej. No i to samo możemy w takim razie robić z wierszami tej rozszerzonej macierzy. Możemy na przykład pomnożyć... Wiersz równania przez jakąś liczbę. I oczywiście macierz się zmieni, ale zbiór rozwiązań się nie zmieni. Nadal będzie to opisywało ten sam zbiór rozwiązań, czyli w tym sensie ten układ równy będzie równoważny wyjściowemu. Możemy jakieś dwa wiersze do siebie dodać i napisać zamiast któregoś z tych dodawanych. I to również będzie równoważne wyjściowemu układowi równań w tym sensie, że to nie zmienia zbioru rozwiązań. No i właśnie jak to zapiszemy w postaci macierzy. To to jest wygodniejsze, bo nie musimy przepisywać tych wszystkich xów. Zaraz się przekonamy, że to jest szybsze. No i teraz, żeby rozwiązać ten układ równań, no to my sprowadzimy tę macierz rozszerzoną układu równań do postaci schodkowej zredukowanej. Ja napiszę tutaj, może, że to jest postać schodkowa zredukowana. Czasami się też używa innego Pojęcia. Mówi się, że to jest postać wierszowo zredukowana. Dlaczego wierszowo? Dlatego, że tutaj dokonujemy operacji na wierszach. Możemy wiersze do siebie dodawać, wiersze od siebie odejmować, wiersze mnożyć przez liczby, wiersze zamieniać miejscami i I to odpowiada dokładnie operacjom na równaniach tego wyjściowego układu równań. No dobrze, no to teraz ja pokażę, jak wygląda taka zredukowana macierz. No, to, żeby ją zredukować, no to będziemy właśnie wykonywać te operacje na wierszach, o których mówiłem. No to zacznę od tego, że tutaj tę jedynkę wykorzystam do tego, żeby tutaj wyzerować wszystko, co jest poniżej tej jedynki. No, chcę do postaci schodkowej sprowadzić, tak? Czyli napiszę, że ta macierz jest równoważna. Równoważna takiej macierzy, równoważna w tym sensie, że pisuje ten sam zbiór rozwiązań. Pierwszy wiersz przepiszę bez zmian. I ten pierwszy wiersz będę dodawał z odpowiednim współczynnikiem do pozostałych wierszy i zastępował te pozostałe właśnie już takimi wierszami, które są sumą pierwszego i tego drugiego. No właśnie tak zrobię. Żeby tutaj dostać 0, to wystarczy, że do drugiego wiersza dodam pierwszy, Ja może tutaj napiszę, że do drugiego wiersza dodam pierwszy wiersz. No i tak, tutaj będę miał 0, 2 dodać minus 2 to też jest 0, 1 dodać minus 2 to będzie minus 1, 1 dodać 1 to będzie 2, 7 dodać minus 12 to będzie minus 5. I tak samo tutaj chcę mieć 0. No to muszę ten pierwszy wiersz pomnożyć przez minus 2 i dodać do ostatniego. Czyli tak, tutaj mam 0 tak jak chciałem, bo tak to wybrałem. Teraz 2 razy minus 2 to jest minus 4, dodać 4 to jest 0. 1 razy minus 2 dodać 0 to będzie minus 2. 1 razy minus 2 to jest minus 2, dodać 6 to będzie 4. I minus 2 razy 7 to jest minus 14, dodać 4 to będzie minus 10. No i mam już tutaj pierwszy krok na drodze do uzyskania postaci zredukowanej. Mianowicie uzyskałem tutaj taki element, że mamy jedynkę, która jest jedynym niezerowym elementem w swojej, w swojej kolumnie. Czasami się mówi na to, że to jest samotnik kolumnowy lub element wiodący. Wiodący w tym sensie, że jest właśnie jedynym niezerowym w swojej kolumnie. I chcemy teraz, żeby w każdym wierszu był taki element wiodący, taki samotnik kolumnowy, czyli taki, który jest jedynym niezerowym w swojej kolumnie. No tutaj druga kolumna jest bardzo podobna. Tutaj znowu mamy tylko jeden niezerowy element, więc tutaj już nic, nic nam się nie uda zredukować, ale gdybyśmy chcieli na przykład mieć w drugim wierszu. Taki, element, taki samotnik, to to na przykład dobrym, dobrym kandydatem będzie tutaj ta jedynka. Tylko, że na tutaj mamy nie 1, minus 1. No więc ja mogę tutaj pomnożyć ten drugi wiersz przez minus 1. Ja to szybko przepiszę, czyli tak. Pierwszego nie zmieniam. Pierwszego wiersza nie zmieniam, a drugi mnożę przez minus 1. Tu się nic nie zmienia. Tutaj będę miał 1, minus 2, 5. A tutaj też nic się nie zmienia. Tutaj po prostu pomnożyłem drugi wiersz przez minus 1. No i teraz chcę właśnie, żeby tutaj, żeby ten element był znowu elementem wiodącym, żeby znowu był jedynym niezerowym w swojej, w swojej kolumnie, czyli chcę wyzerować ten element i ten element. No to przepiszę ten środkowy wiersz, ponieważ on nie będzie się zmieniał. Będę natomiast dodawał jego wielokrotności do pozostałych wierszy. No, muszę pomnożyć go przez minus 1 i dodać do pierwszego, czyli do pierwszego wiersza. Dodam minus 1 razy drugi wiersz, czyli odjąć drugi wiersz. No to tak, tutaj mam 0, to nic się nie zmieni, tu jest 0, nic się nie zmieni. Teraz 1 odjąć 1 to będzie właśnie 0. I tutaj mam 1 odjąć minus 2, czyli 1 dodać 2, czyli dostanę 3. A tutaj mam 7 odjąć 5, czyli dostanę 2. Dobrze. I teraz przez to muszę pomnożyć ten drugi wiersz. Żeby po dodaniu do trzeciego dostać jest 0, no muszę pomnożyć przez 2. Czyli do trzeciego wiersza dodam 2 razy wiersz drugi. No i tutaj mi się nie zmieni. Tu będzie 0, tu będzie 0, bo są same 0. I teraz tutaj też będzie 0, dlatego że 2 razy 1 odjąć 2 to będzie 0. 2 razy minus 2 to jest minus 4, dodać 4 to będzie też 0. 2 razy 5 to jest 10, dodać do minus 10 też będzie 0. Czyli dostaję taką macierz. I ta macierz jest już zredukowana. Dlatego, że mam tutaj jeden wiersz, który jest całkowicie wyzerowany. Mam jeden wiersz zerowy, tak się może zdarzyć. No i to oznacza po prostu, że te równania nie były niezależne. Że wystarczy spełnić dwa z tych równań, a to trzecie już jest automatycznie spełnione. I dlatego tutaj po wykonaniu pewnych kombinacji liniowych na tych równaniach dostaliśmy wiersz zerowy to oznacza, że te równania nie były niezależne. Tak naprawdę ten układ równań można zapisać tylko za pomocą dwóch równań, które odpowiadają dwóm pierwszym wierszom w tej macierzy i zresztą zaraz te równania tutaj sobie napiszemy. No właśnie, ale żeby się przekonać, że ta macie rzeczywiście jest zredukowana, no to popatrzmy, że poza tym zerowym wierszem w każdym innym wierszu mamy taki element, który jest jedynym niezerowym w swojej Kolumnie. No i tutaj już od razu napisałem to w takiej postaci, jak to się zwykle robi, że ten element wiodący zawsze jest pierwszy w swoim wierszu, i tutaj zawsze można wiersze tak zmienić kolejnością, żeby, żeby najpierw był ten, co jest najbardziej na lewo, pod nim są już tylko zera. Potem jest ten element wiodący, który jest bardziej na prawo od tamtego. No i tutaj kolejne też byśmy mieli jakoś tak, wtedy byśmy mieli macie rzeczywiście schodkową, i dodatkowo jeszcze zredukowaną, to znaczy, że. W tej kolumnie, gdzie jest ten element wiodący, wszystkie inne elementy są równe 0. Tutaj mamy same 0 poza tym elementem, tutaj mamy same 0 po poza tym elementem. No i wreszcie jest ten wiersz zerowy. Takie wiersze też tutaj możemy mieć, i zwykle właśnie zapisuje się, że te wiersze zerowe są na samym końcu, na samym dole. To możemy uzyskać zmieniając kolejność tych, tych wierszy. No dobrze, no to teraz powiedziałem, że możemy, że to nam pozwoli rozwiązać ten układ równań. No to przekonajmy się, że rzeczywiście tak jest. Teraz ja mogę. Tę macierz, która już jest zredukowana, wykorzystać, żeby zapisać uproszczoną wersję mojego układu równań. Teraz znowu przypomnę sobie, że to są współczynniki przy odpowiednich zmianach. Czyli mam tak: 1 razy x1, dodać 2 razy x2, dodać 0 razy x3, dodać 3 razy x4, równa się 2. I to jest pierwszy wiersz odpowiada takiemu równaniu, a drugi wiersz odpowiada równaniu: tutaj nie mamy x1, nie mamy x2, za to mamy x3. Czy mamy x3, odjąć 2, x4 równa się 5. No i to jest ten układ równań, który jest równoważny całkowicie temu wyjściowemu układowi równań, który tam był na samym początku. Nie piszę trzeciego równania odpowiadającego temu wyzerowanemu wierszowi, dlatego że to równanie jest trywialne. Mamy same zera po lewej i 0 po prawej, czyli to jest równanie 0 równa się 0. Nie ma potrzeby go wypisywać. Widzimy, że ten układ równań, który tutaj mamy, jest dużo prostszy. No, i tutaj już można go z łatwością rozwiązać. Dlaczego? Dlatego, że widzimy, że w pierwszym równaniu to jest jedyne równanie, w którym występuje zmienna x1. Dlatego, że poza tą jedynką wszędzie są zera, więc x1 nie występuje w żadnym innym równaniu. Natomiast x3 występuje tylko w drugim równaniu. Dlatego, że poza tą jedynką tutaj nie ma nigdzie niezerowego współczynnika, tylko x3 występuje tylko w drugim równaniu. Czyli możemy z pierwszego równania wyznaczyć x1, a z drugiego x3. Natomiast x2 i x4 pozostaną dowolne. Te, te zmienne nie, nie będą w żaden sposób ograniczone, są zupełnie dowolne. X2 i X4 są dowolne, natomiast x1 i x3 z tych równań wyznaczymy. No właśnie, mogę napisać tutaj, jakie jest rozwiązanie tego układu równań. No że x1 to się równa 2 odjąć 2x2 odjąć 3x4. Natomiast X3 jest równe 5 odjąć, nie, tutaj jak przeniosłem ją, dodać 2 razy x4. No i teraz tak, x2, x4 są dowolne, x1, x3 są wtedy jednoznacznie już wyznaczone. Można to zapisać jeszcze w innej postaci, mianowicie żeby podkreślić, które zmienne są dowolne, a które są jednoznacznie wyznaczone. Ja to napiszę tak, napiszę sobie w ten sposób, że x1 równa się coś tam, x2 równa się coś tam, x3 równa się... Coś tam x4, żeby mieć wzory na wszystkie te współrzędne. No wiemy, że x2 i x4 są dowolne. No to powiedzmy, że x2 to jest jakiś dowolny parametr t, a x4 to jest jakiś dowolny parametr s. I t i s to są jakieś dowolne liczby. No jeżeli x2 i x4 są zadane, już wyznaczone jako t i s, no to wtedy x1 to będzie po prostu 2 odjąć x2, czyli odjąć t, odjąć 2t, oczywiście tu była dwójka, Odjąć 3 razy s, dlatego że x4 jest równe s, a x3 to jest 5, dodać 2x4, czyli dodać 2s. No i to jest rozwiązanie. t i s są dowolnymi liczbami, dowolnymi parametrami, no i wtedy mam parametryzację tych wszystkich rozwiązań. Czyli widzimy, że rozwiązanie tego układu równań można sparametryzować przez dwa parametry w taki sposób. No i można to też jeszcze napisać, też trochę w innej postaci. Mianowicie w takiej, w takiej postaci wektorowej. x1, x2, x3, x4 to jest jakiś wektor naszych zmiennych, równa się. No i tutaj będzie jakiś stały wektor. Dodać t razy jakiś inny wektor i dodać s razy jakiś inny jeszcze wektor. No i co tutaj wpisać? To sobie przepiszemy stąd. Stałe, no to widać, x1 to jest 2, dodać t razy minus 2, czyli tutaj napiszę t razy minus 2, Przepisują na razie pierwszy wiersz, odjąć 3 razy s, czyli tutaj muszę wpisać minus 3. Teraz x2, x2 to jest po prostu t, czyli tutaj będzie 0, nie ma żadnej stałej, t razy 1 to będzie t, czyli tutaj będzie 1 i x2 od s -a nie zależy, tutaj mamy 0. Rzeczywiście ten wzór nam odtworzy wzór na x2, bo to będzie po prostu x2 będzie równe t. Teraz wzór na x3, no to mam 5, czyli tutaj muszę wpisać 5. T tutaj nie występuje, więc tutaj wpiszę 0, a tutaj wpiszę 2, dlatego że tu współczynnik przy s jest równy 2. No i rzeczywiście x3 to będzie 5, dodać 0 razy t, dodać 2 razy s, wszystko się zgadza. No i x4 to jest po prostu s, czyli tutaj mam 0, tutaj mam 0, a tutaj mam 1. Właśnie, i ten zapis, Pozwala nam lepiej sobie wyobrazić, jak to rozwiązanie wygląda. No bo widzimy, że zbiór tych rozwiązań daje się sparametryzować w taki sposób, że mamy jakiś ustalony wektor. Powiedzmy, że te wektory tutaj sobie jakoś nazwę. Powiedzmy, że ten wektor nazwę A, ten wektor nazwę B, a ten ostatni nazwę na przykład C. Jak się nie trudno domyślić. No i jak wygląda... To nasze rozwiązanie. Mamy jakiś ustalony wektor A. Powiedzmy, że tutaj narysuję. Mamy jakiś wektor A. Tu jest początek układów współrzędnych. No i jesteśmy w przestrzeni czterowymiarowej. Mamy cztery niezależne kierunki. No i w tej czterowymiarowej przestrzeni mamy tu pewien wektor A. Następnie do, do tego wektora A możemy dodać dowolną kombinację liniową wektorów B i C. I to nadal będzie rozwiązanie, będzie to dobre rozwiązanie naszego układu równań. Czyli tutaj mamy jakiś wektor B i mam ten wektor C i te wektory rozpinają rozpinają pewną płaszczyznę. No jak mamy dwa wektory liniowo niezależne, weźmiemy ich kombinacje liniowe wszystkie, no to takie dwa wektory rozpinają wtedy płaszczyznę. No i ta płaszczyzna nie przechodzi przez początek układów współrzędnych, który tutaj taką gwiazdką symbolicznie oznaczyłem. Dlatego, że jest przesunięta o ten stały wektor A. Gdyby tutaj tego wektora nie było, no to by, mielibyśmy po prostu taką podprzestrzeń przechodzącą przez początek układów współrzędnych. Ale to nie jest podprzestrzeń. Jest to pewna płaszczyzna przesunięta względem początku układów współrzędnych. Czyli widzimy, że zbiór rozwiązań naszego układu równań to jest pewna płaszczyzna, płaszczyzna, czyli coś dwuwymiarowego, płaszczyzna zanurzona w przestrzeni R4 to trudno sobie może wyobrazić, dlatego że nasza wyobraźnia jest przystosowana do przestrzeni trójwymiarowej, ale podobnie jak w trójwymiarowej możemy mieć zanurzoną płaszczyznę, tak samo możemy mieć w czterowymiarowej przestrzeni zanurzoną płaszczyznę. I tutaj mamy właśnie taką sytuację, skoro wiem, że to jest płaszczyzna, dlatego że mam kombinację liniową dwóch wektorów z dowolnymi parametrami plus pewien stały wektor, który mówi o ile ta płaszczyzna jest przesunięta względem początku układów współrzędnych. To jest właśnie ten wektor A plus dowolny wektor z tej płaszczyzny Czyli ze zbioru kombinacji liniowych wektorów b i c.